czas biologiczny można odnosić nie tylko do życia osobniczego, ale również do innych jakby powiedzieć do innych układów wyższych nad osobnika, na przykład do społeczeństwa, do populacji, czyli do zbioru osobników jednego gatunku. Także i można mówić o czasie ekologicznym. No wiadomo, że społeczeństwa no, mają tendencję też się jakoś starzyć. Prawda? To na ogół się objawia na, na przykład w sprawach politycznych. No, wiadomo, że państwa istnieją z małymi wyjątkami. Ma, istnieją jakiś określony czas, czasami to są tysiąclecia, ale y, czasami nawet nie, nie tyle. No, Rzym bardzo wiele zaważył, a jednak dużo krócej istniał niż państwo egipskie starożytne, a Chiny znowu wiele tysięcy lat funkcjonują. Ale bardzo często się obserwuje jakby jakieś okresy schyłkowe, potem starzenia tego społeczeństwa. No oczywiście to może być jakby odwracane napływem nowej krwi, jak to było zresztą w, w, na terenie Rzymu. Po wędrówce ludów, potem powstawały no, no inne państwa i one od nowa zaczynały życie. Jeśli chodzi o ekologiczny czas, to zwłaszcza w odniesieniu do, w odniesieniu do roślin, yy, można powiedzieć, że siedlisko zmierza ku jakiemuś stanowi równowagi. To nawet polski yy, uczony. O ile pamiętam, Marian Raciborski właśnie stworzył pojęcie tak zwanego klimaksu. Że jednym słowem, to zmierza do jakiegoś końcowego stanu. To nie jest stan śmierci. To jest na przykład stan lasu mieszanego w danym siedlisku. A początkowo mogło to być, no nie wiem, wydma piaszczysta, czy też odwrotnie, mogło to być bagno, które stopniowo będzie zarastało. Tu są mapki kolejnych lat od 53. do 56. roku terytoriów zajmowanych przez Kosa w Ogrodzie Botanicznym w Oksfordzie. Ja tutaj przykładowe osobniki zaznaczyłem różnymi kolorami, tak żeby można było prześledzić, co się zmieniało w tym miejscu. Więc, jednym słowem, jest pewna stabilność, ale z drugiej strony jest i zmienność. Te wspomniane dotychczas przeze mnie czasy rozgrywały się w, w granicach od godzin przez dni do ewentualnie miesięcy, a nawet lat, jeśli chodzi o życie osobników, począwszy od pierwotniaków przez y, mniejsze zwierzęta, aż po jakieś bardzo długowieczne. Ale jeśli chodzi o zjawiska życiowe, y, z, życia Ziemi, czy może życia na Ziemi? Paleontologia, jak wiadomo, zajmuje się tymi przemianami życia na Ziemi. Wtedy już trzeba operować pojęciami czasu geologicznego, idącego w miliony lat, a nawet i w miliardy. Z drugiej strony, zjawiska, zjawiska y, cząsteczkowe y, posługują się już pojęciami tak zwanej. Femtobiologii, czyli je, niewyobrażalnie krótkimi jednostkami czasu, jeden dzielone przez jeden z piętnastoma zerami. To jest jedna femtosekunda. Teraz bym chciał powiedzieć trochę o czasie psychologicznym, czasie etologicznym. Wiek fizjologiczny bowiem przekłada się na Zmiany zachowania. Zresztą o tym już było, wspomniałem w tym polietyzmie, czyli zmianie o ról w życiu robotnicy pszczelej. Otóż mamy zjawiska niepowtarzalne, które następują po sobie i one jakby wyznaczają strzałkę czasu. Przecież pojęcie czasu w ogóle zrodziło się nie w nauce, nie w filozofii, ale w życiu potocznym. Kiedyśmy się zaczęli posługiwać mową, od razu wystąpiła konieczność używania czasu, czasu przeszłego. Niektóre języki nadal mają żywy czas za przeszły nawet, w Polsce mniej używany, no poszedłem, był, a potem zrobiłem coś, ale to już się raczej nie, nie, nie często słyszy, czasem może się czyta. Potem teraźniejszy, też z różnymi niuansami, że się coś długo ciągnie, czy krótko ciągnie, co w języku angielskim na przykład można zauważyć, i wreszcie czas przyszły. W ogóle mówiąc o czasie, po polsku. Możemy powiedzieć, że w językach słowiańskich, z wyjątkiem rosyjskiego, czas, słowo czas wiąże się z czekaniem. Kiedyś to się mówiło czekać, tak samo czaić się, to jest ten sam źródło słów związany właśnie z trwaniem czegoś. Mówimy wobec tego o okresie czasu, przez co rozumiemy odcinek, jakiś ciąg chwil, Możemy wyróżnić w nim chwile wcześniejsze i późniejsze, a więc następstwo czasowe. Możemy, obserwując różne zjawiska, opowiedzieć o zjawiskach jednoczesnych i niejednoczesnych, albo jeżeli mamy coś bardziej rozciągnięte, jak na przykład życie ludzkie, możemy powiedzieć, że oni żyli sobie współcześnie albo w różnym czasie, mimo że żyli. Że, że mogli żyć dokładnie nawet to samo, tak samo długo. Mówiąc o czasie psychologicznym, nie mogę nie wspomnieć o tym, że do niego szczególnie odnosi się intuicja, którą filozof francuski Henri Bergson wyraził w swojej ewolucji twórczej. Mianowicie, on porównał czas do kinematografu. I tak właśnie jest. Że zjawiska zachodzą po sobie w poszczególnych chwilach, a my je chwytamy naszymi zmysłami i aparatem poznawczym naszym, w naszym układzie nerwowym i łączymy je w takie jakieś mniej więcej trzysekundowe grupy. One są. Zatrzymywane przez mniej więcej te 2-3 sekundy, to jest to nasze teraz. To, co było przed tym, to już jest wcześniejsze. To, co następuje potem, to będzie nasza parosekundowa, właśnie przyszłość. Mówiąc o czasie subiektywnym, mówi się na ogół o takich kategoriach, które zresztą nie całkiem się wyłączają: następstwie i jednoczesności. O świadomości upływającego czasu, o ocenie trwania tego czasu, tego trwania właśnie jakiegoś zjawiska i o uporządkowaniu czasowym, co było wcześniej, co było później. Istnieje kilka różnych mechanizmów warunkujących nasze doznawanie czasu, mówi pani Elżbieta Szeląg. Jest mechanizm identyfikacji sekwencji wydarzeń czyli zegar milisekundowy, milisekunda to jest jedna tysięczna sekundy, którego zadaniem przy mowie i rozumieniu jest scalanie artykułowanych elementów większej jednostki. Właśnie dzięki temu procesowi scalania odbieramy adresowaną do nas wypowiedź nie jako łańcuch głosek bądź sylab, ale jako logiczny ciąg myślowy. Opierając się na teorii przeżywania czasu zaproponowanej przez Prypela, wspomnianego przeze mnie, informacja wypowiedziana, usłyszana, widziana czy odczuta jest już na poziomie przedsemantycznym, a więc jeszcze nawet nie, nie wnikając w treść. Dzięki operowaniu mechanizmu integracyjnego scalana takie paczki trwające przeciętnie około dwóch, trzech sekund. Ta wielkość 2-3 sekundy w ogóle jest bardzo częsta w naszych kontaktach międzyludzkich, bo mowa przecież jest bardzo podstawowym elementem kontaktów międzyludzkich. Na ogół właśnie też trwa na przykład uścisk ręki mniej więcej tyle. Jeżeli ktoś to robi dłużej, to się ma poczucie, że to jest jakieś znaczące. Miałem takiego kolegę, który, który no, nie wiem, pół minuty potrafił ściskać, no ale to było właśnie jego, jego charakterystyczna cecha, którą wszyscy wspominali. Następujące po sobie jednostki wypowiedzi, czyli frazy, trwają przeciętnie również mniej więcej 3 sekundy. I każda taka wyartykułowana paczka kończy się krótką pauzą. Teraz, jeśli chodzi o odczuwanie jednoczesności. To znowu z badań tych ludzi, którzy się tym zajmują, zwłaszcza mową, ale też i czytaniem, można było stwierdzić, że dla słuchu jednoczesność zachodzi wtedy, kiedy odstęp między bodźcami, fizycznie, wynosi poniżej 3 milisekund. A więc jeżeli. Jest 3 milisekundy lub krócej, to my nie odróżnimy, że to były dwa na przykład stuknięcia, tylko wydaje nam się, że to jest jeden. Natomiast dla wzroku potrzeba około 20 do 30 milisekund przerwy między dwoma bodźcami, żeby je można było ocenić jako jednoczesne. Czyli jednym słowem, w tym wypadku dźwięk jest łatwiejszy do wykrycia, bo. 20, 20 milisekund, no to to już w ogóle um, absolutnie było, wystarczyło, żeby dwa dźwięki usłyszeć jako, jako nie, 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 nie jeden dźwięk. Niezależnie od zmysłu, to, czyli analizatora, czy to słuchowego, czy węchowego, czy dotykowego, potrzeba przerwy około 30-40 milisekund, żeby ocenić prawidłowo kolejność bodźców w czasie który był wcześniejszy, który był późniejszy. A w ogóle to jest ciekawa rzecz, że niezależnie od tego, czy to jest odbierane wzrokowo, czy słuchowo, wydaje się, że jest jakaś taki, taki kwant czasu, taka jednostka czasu yy, no, psychologicznego, ale właściwie i fizjologicznego, yy, koniecznego dla uświadomienia sobie wyrażenia, yy, Taki próg ludzkiej percepcji to jest około 1:16 do jednej osiemnastej sekundy. I to jest jakiś no, dla nas stałe. Mianowicie, jeżeli na przykład mamy do czynienia z jakąś walką, walką na przykład na Florety, czy walką wschodnią, tam zen czy jakaś inna, nie, przepraszam, nie zen tylko kung fu, to wtedy się okazuje, że reakcje Zachodzą, tak, tak by się zdawało, że reakcje zachodzą w czasie krótszym niż jest czas fizjologicznej reakcji człowieka. Jak to jest możliwe? Otóż jest to, jest to możliwe dzięki temu, że my mamy wprawę i już antycypujemy to, co dany człowiek zrobi. Tak samo jak łucznik, na przykład strzelający do. Przelatującego ptaka, to on nie celuje w tego ptaka, tylko celuje przed niego, prawda, z, z pewnym założeniem. O, ocena czasu przez człowieka zależy od wielu czynników, zewnętrznych i wewnętrznych. E, najistotniejsze z nich wymienia bardzo interesujący artykuł profesora Chlewińskiego. Na przykład jest taka sprawa, że Ocena długości odcinku czasu zależy, i to jest chyba dla nas oczywiste, od treści, która go wypełnia. Natomiast jak się nad tym zastanowić, to się okazuje, że to zależy, czy to dotyczy czasu przeszłego, czy czasu teraźniejszego. Jeżeli chodzi o wspomnienia, to odcinek. Czasu przeszłego wydaje się, że jest dłuższy, jeżeli był bogatszy w przeżycia. A im błosszy, tym wydaje się krótszy. No, na przykład, jak wspominamy jakieś ubiegłe wakacje. Jeśli ktoś siedział u babci na wsi, to właściwie wydawało się, że te, wak się, że te wakacje były krótkie. Natomiast jeżeli był w górach, był nad morzem, nie wiem, jeszcze z plecakiem chodzili, to one się wydają dużo dłuższe, bo było więcej wydarzeń. Natomiast jest odwrotnie w przeżywaniu teraźniejszości. Im ten czas jest uboższy wydarzenia, tym on się wydaje, im jest bardziej monotony, tym wydaje się dłuższy. Czas się dłuży, prawda, jak mówimy. A im bogatszy jest wydarzenie, tym szybciej biegnie. Dlatego y, dzieciom, już pomijając jeszcze o innym aspekcie, który za chwilę wspomnę, y, tego czasu psychologicznego, że właśnie on inaczej biegnie, z innym tempie w, w dzieciństwie i w starości, to y, jeszcze dzieci mają takie mnóstwo różnych, y, różnych przeżyć. Takie mnóstwo tych zabaw, że ciągle ten czas wydaje się bardzo krótki. Jak się mówi, że wróć za godzinę, no to wróci za dwie lub trzy. Zależy to też od emocji y, związanych z tymi przeżyciami. A więc podczas oczekiwania na pożądane zdarzenia czas wydłuża się. A jeżeli się oczekuje na niepożądane przeżycia, na przykład czeka się na dentystę, to ten czas jest, y, y, się skraca. Poczucie czasu właśnie zależy od wieku osoby. Tym się zajął Torold May, który zresztą zamieścił taki swój artykuł na ten temat w internecie i ja do niego zajrzałem. No, nie mam jednoznacznego stanowiska wobec tego, bo tym się sam eksperymentalnie nie zajmuję, ale jego teza jest taka, że czas. Zmienia się także przy urodzeniu i przeszłość, i przyszłość wydaje się nieomal nieskończona. To o czym nie wiemy, bo przy urodzeniu właściwie nie ma się tej refleksji. Ale potem ona się skraca, aż wreszcie według niego do zera to poczucie czasu przy śmierci starczy, biegnie. No, w każdym razie taką, taką krzywą tam sobie. Wykreślił, nie będę się nią może zajmował. Natomiast chcę zwrócić uwagę na to, że o ile wszyscy mamy wiedzę jakąkolwiek, wiedzę o tak zwanej teorii względności i w szczególności względności czasu w fizyce, słyszeliśmy o tym, to nikt nie, nie mówił o względności czasu dotyczącego spostrzegania zjawisk y, czasu psychologicznego. No a ona musi mieć też miejsce. Jeżeli, zauważmy, że jeżeli widzimy na przykład kogoś, kto bije w, w gong i on jest od nas oddalony o kilkaset metrów, to widzimy, jak on uderzył w ten gong, a głos dojdzie do nas no, w zależności od tego, jak, jak on daleko jest, yy, nawet i, i ponad sekundę, prawda? 340 metrów na sekundę głos biegnie. Yy, ale jeszcze jest inna dodatkowa sprawa, że, że jeszcze wolniej, zwłaszcza u zmienno zwierząt, biegną impulsy nerwowe yy, prowadzące te informacje. Także, jak taki diplodok, który miał 25 Metrów długości. Coś go na przykład ugryzło w ogon, a równocześnie on coś tam zobaczył, to y, informacja y, dojdzie do niego nie w jednakowym czasie, bo zobaczył od razu, a informacja na trasie tej, tych 25 metrów będzie znowu szła do niego ponad, ponad sekundę. Chciałbym tylko powiedzieć tyle o zwierzętach że wiadomo, że mają poczucie czasu, że można je tresować nawet na czas i, i to no, nawet bardzo takie zdawałoby się proste zwierzęta, jak na przykład pszczoły będą o określonej godzinie przylatywały codziennie, jeżeli będziemy jej o tej godzinie, im o tej godzinie dawali, na przykład wystawiali miód. Znaczy one przylatują zawsze troszkę wcześniej, no ale to jest biologicznie uzasadnione, a nóż to już jest, prawda? To samo z gołębiami. No mogą gołębie być tak wyuczone, że będą przylatywały na balkon czy na podwórko w tym czasie, w którym dana osoba je karmi. Pod warunkiem, oczywiście, że robi to regularnie. Jeśli chodzi o poczucie. Następstwa czasowego. Znam tylko jedno stwierdzenie z badań małpy człowiekokształtnej, mianowicie gorylicy Koko, która znała 375 znaków amerykańskiego języka migowego głuchoniemych. Jak jej nalewano mleka, powiedziała: najpierw nalać to, pokazując na jakiś sok, a innym razem, poproszona, żeby opowiedziała, co zrobiła. Koko odpowiedziała później, ja teraz pić, no piję. To trudno, trudno właściwie jednoznacznie powiedzieć, jak to się powinno mówić, bo jak wiadomo język angielski nie jest językiem tak fleksyjnym jak, jak nasz. W każdym razie ona widziała, że najpierw to, później tamto. No To jest jedyne, co ze świata zwierząt wiemy.